w chwili obecnej zapraszamy pana Jarosława Ziemka do wygłoszenia. Kochani bracia i siostry, witam was serdecznie pozdrowieniem pańskim. Pokój. Odczuwam wielką radość, ale jednocześnie wielki ciężar, który spoczywa na mnie. Z tytułu przywileju, jaki on, Pan, jaki Bóg mnie obdarzył poprzez to. Ścieżki prowadzą nas czasem w sposób zupełnie dla nas niezrozumiały i w taki sposób właśnie w tej chwili się czuję. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ja w tej chwili stoję przed Wami, ale skoro już tak jest, prowadzą, dając się prowadzić w łasce Pańskiej, postaram się uczynić wszystko, aby uwielbić imię Pańskie. Każdy temat dotyczący prawdy jest wspaniałym tematem. Ale nie ma chyba znieślejszych tematów, niżeli te dotyczące naszego Pana, naszego Boga i cudownych charakterów. Ale dla nas ludzi egzystencja Boga, który jest najwyższą, nieśmiertelną, duchową istotą, jak również tajniki Jego charakteru, są właściwie niemożliwe do pełnego zgłębienia. Jesteśmy z ziemi ziemscy i nie posiadając sobie pierwiastka duchowego, możemy te tematy rozpatrywać tylko na tym naszym ziemskim, własnym poziomie, nie mając wglądu w te wspaniałe głębokości i wysokości tych cudownych tematów. Dlatego wydaje się, że nie ma wdzięczniejszych tematów niż te dotyczące naszego Pana, związane z Jego postawą jako człowieka, gdy był na ziemi, z Jego charakterem i z Jego naukami. Ewangelia bowiem jednoznacznie pokazuje, że istnieje doskonała jedność pomiędzy tym, co nasz Pan głosił i tym, co czynił. Jest, można powiedzieć, najdoskonalszym i najwspanialszym wzorem do naśladowania, niemal identycznym jak Jego Ojciec, nasz najwyższy i najwyższy. A jest to tym cenniejszym, że podczas swego pobytu na ziemi był człowiekiem. Wprawdzie doskonałym, ale człowiekiem z krwi i kości. Przybywał wśród ludzi i był zmuszony nie tylko do tego, aby znosić wszelkie prześladowania, wszelkie docinki, agresje ze strony tych ludzi, ale również doświadczył miłości i dobrego przywiązania. Poznał w związku z tym wszystkie nasze smutki i nasze radości. I w tym wszystkim nigdy nie zgrzeszył. Zawsze postępował właściwie i ani razu się nie pomylił. Dlatego postanowiłem wybrać temat, który wierzę, że pomimo tego, iż będzie tylko przypomnieniem pewnych rzeczy, bowiem znamy te zagadnienia, pomoże nam jeszcze bardziej odnowić naszą chęć, aby ciągle korzystać z Pańskiego zaproszenia, który mówi do nas: uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. Te Pańskie słowa będą tematem naszego dzisiejszego wykładu. W związku z tym za podstawę posłużą nam słowa, które powiedział rzeczywiście Pan te słowa i mam je zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, a będziemy rozważać wiersze od 28 do 30. Otwórzmy zatem nasze Biblię na Ewangelii Mateusza w rozdziale 11 od wiersza 28 do 30 mamy zapisane następujące słowa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na siebie, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie. Naszego zawarta w tym zaproszeniu zachęta naszego Pana: uczcie się ode mnie, jest dla wszystkich chrześcijan aż tak ważne. Wiemy, że Pan Jezus był najwspanialszym, najdoskonalszym ludzkim rozwiązawcą naszego cudownego i wspaniałego Boga na swojego Ojca. A każdy chrześcijanin pragnie być taki jak On. Każdy chrześcijanin pragnie go naśladować we wszystkim i stawać się Jego jak najwierniejszą Bogiem.
tym naszym naśladowaniu nieudolnym wyglądamy jak mała dziewczynka, która stojąc przed lustrem w zbyt dużych butach swojej mamusi, w zbyt dużej sukience ciągnącej się po dywanie i z wymalowanym na twarzy własnoręcznie czymś, co w założeniu miało być makijażem, to już inna sprawa. Ona przecież chce być taka jak jej mamusia. I choć czasem przy tym narozrabia, nabroi, namsosi, narobi bałaganu i szkód, to przecież rozszuli swoje serce swojej mamusi. Dla nas również, drodzy, doskonałość naszego Pana Jezusa Chrystusa jest jeszcze w zbyt dużym rozmiarze. Dlatego jak ta dziewczynka, idąc w butach i sukience swojej mamusi, czasem się potyka, tak my, podążając za naszym Panem, często upadamy. Ale o tym, że tak będzie, nasz Pan wiedział doskonale, zanim jeszcze wystosował do nas zaproszenie, aby za nim pójść. On nie oczekuje, że nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, staniemy się doskonali. On tylko oczekuje od nas, że będziemy bardzo mocno pragnęli i że będziemy robili wszystko, co tylko w naszej mocy, ażeby go naśladować. I jak ta dziewczynka stanie się kiedyś przy pomocy swojej mamusi piękną i mądrą kobietą, tak i my przy Pańskiej pomocy staniemy się kiedyś doskonałymi. Mamy w Chrystusie nie tylko Wybawiciela, który wypracował poprzez swoją niewinną śmierć okup za Adama i za wszystkich ludzi, ale również cudownego Zbawiciela, który już teraz pomaga nam podnosić się z naszych upadków i wypracowywać prawdziwy charakter dziecka Bożego, a w czasie restytucji ostatecznie uwolni nas od każdej niedoskonałości. Drodzy, nie ma lepszych nauczycieli niż nasz Pan Jezus Chrystus, niebo Ojca nasz Najwyższy. Pan Jezus sam przeszedł tu na ziemi szkołę, której nie tylko nauczył się posłuszeństwa, ale również praktycznie zapoznał się ze wszystkim, co nas otacza, ze wszystkimi naszymi ciężarami i obciążeniami i niebezpieczeństwami. Dlatego nikt nie rozumie nas lepiej niż on. Nikt nie potrafi być dla nas lepszym nauczycielem niż on. Nikt też nie potrafi dobrać dla nas lepszych pomocy naukowych, ani metod, którymi można nas nauczyć, niż on. Dlatego z pełną ufnością, bez cienia wątpliwości, możemy przyjąć Jego zaproszenie zawarte w naszym podstawowym tekście. Wiersz 28 zaczyna się słowami: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Jak widzimy, nie jest to rozkaz, nie jest to nakaz, tylko pełny przyjaźni, zrozumienia, współczucia, zaproszenie. Jest ono wystosowane z upoważnienia Bożego, oczywiście przez Pana Jezusa, który mówi wyraźnie: pójdźcie do mnie. Nie do żadnej organizacji, nie do żadnego kościoła, tylko bardzo wyraźnie mówi: do mnie. Nie do kogokolwiek innego, tylko właśnie do Niego. Słowo pójdźcie zawiera również w sobie pewien pierwiastek aktywności. Nie można bowiem siedzieć, patrzeć z daleka, czasem mruczeć pod nosem lub Panu Bogu robić wyrzuty na zasadzie: gdzie byłeś, kiedy się działo to i to, tyle cierpię, obiecałeś pomóc, a Jezusie, może nie pomożesz, ale na moich warunkach. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że potrzebujemy pomocy i nie jesteśmy w stanie sami sobie pomóc. Po drugie, trzeba uwierzyć, że właśnie On, nasz Pan, jest w stanie nam pomóc. Po trzecie, tej pomocy jeszcze trzeba bardzo chcieć. A dodatkowo każdy sam musi wykonać pierwszy krok, jak on upada, a wtedy Pan przybliży się do takiej osoby. Czyli jak widzimy, jest to nic innego, jak po prostu. Wróćmy jednak do naszego podstawowego tekstu. Do kogo to zaproszenie jest skierowane? Kim są oni spracowani i obciążeni? Otóż jest to wezwanie do wszystkich słabych, złamanych, niepocieszonych czy zrozpaczonych swoją trudną, niemożliwą do samodzielnego rozwiązania sytuacji. Powód spracowania możemy podzielić ogólnie na dwie grupy. Pierwszy wynikający z tych naszych codziennych obciążeń związanych z naszym utrzymaniem, z naszą pracą, a więc dotyczącą tych naszych spraw przyziemnych.
Drugą grupę mogą stanowić te wszystkie elementy, które związane są z pracą nad swoim charakterem, nad swoim życiem duchowym. Pierwszy zakres dotyczy tych, którzy ciężko pracują, którzy nie mogą zapewnić sobie stabilizacji, bo nawet jeżeli osiągną pewną stabilizację finansową, to spotykają ich następne nieszczęścia, na przykład w postaci chorób czy w postaci śmierci. Są to wszyscy ci, którzy pracują ponad siły, wszyscy ci, dla których kredyt zaciągnięty we frankach jest zbyt dużym obciążeniem dla budżetu domowego. I każdy z nas mógłby do tej listy dopisać jeszcze bardzo, bardzo wiele elementów, które stanowią to powód pracowania ponad siły. Drugi zakres dotyczy tych, którzy pracują nad sobą, którzy pragną żyć sprawiedliwie, ale z różnych powodów, między innymi ze względu na swoją słabość i ze względu na okoliczności, na jakie napotykają w swoim życiu, nie są w stanie tego uczynić. Ale zniechęceni są nie tylko własną słabością, ale również słabością swoich bliskich i wszystkich tych, którzy mają wpływ na ich życie. Bowiem taka sytuacja powoduje, iż ci ludzie niweczą wysiłki takich osób, aby stali się lepszymi ludźmi. I niestety likwiduje ich nadzieje i pragnienia dotyczące życia w lepszym świecie. Ale spracowanie wynikające z obu tych powodów uświadamia ludziom ich bezsilność. Nabierają oni przeświadczenia, że bez pomocy z zewnątrz nie są w stanie nic uczynić. Niektórzy, szczególnie ci z pierwszej grupy, liczą na wygraną w totolotka, że wygrana odmieni całkowicie ich życie i wreszcie będą szczęśliwi. Inni z kolei, szczególnie ci z drugiej grupy, szukają pomocy u Pana Boga. Chcę jeszcze raz zwrócić uwagę, podsumowując wątek tego spracowania, że jest to zaproszenie skierowane do spracowanych, a więc aktywnych, pracujących, pracowitych, podejmujących wysiłek, a nie do próżnych, biernych i leniwych pobiegłoków, zarówno tych duchowych, jak i cielesnych. Nasz Pan zwrócił się również do ciążących. Co dla człowieka jest za tym ciężarem? I znowu możemy mówić o ciężarach dotyczących naszych spraw przyziemnych, cielesnych i o tych ciężarach natury duchowych. Każdy z nas jest obciążony codziennymi obowiązkami, pracą, troską o siebie i swoich bliskich. Jesteśmy obciążeni chorobami, śmiercią. Ciążą nam nasze słabości, nasza grzeszność. Ciężarem jest dla nas bezsilność w wielu sprawach, które nas spotykamy. Jesteśmy obciążeni strachem, niewiedzą, niepewnością, kłopotami. Można znowu by tak wymieniać bez końca. Ale są też obciążenia innego rodzaju. Na przykład dla Żydów obciążeniem była niemożność wypełnienia przepisów zakonu. Dla innych takim obciążeniem jest na przykład brak wolności. Jeszcze dla innych, na przykład strach przed wiecznymi mękami. A więc jak widzimy, zakres tych obciążeń jest bardzo szeroki. Możemy więc na podstawie nawet naszej obserwacji przyjąć, że osób, które są obciążone tymi ciężarami, jest przygniatająca większość. Ale Słowo Boże idzie dalej i wyraźnie wskazuje, że wszyscy ludzie są obciążeni w ten sam sposób. Bo na przykład w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w wierszu 22, apostoł Paweł mówi do nas, bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół oleje. Wszystko stworzenie, nie niektórzy, tylko wszystko stworzenie. I właśnie tak, spracowanym i obciążonym, którzy przyjdą do naszego Pana, on obiecuje, ja wam sprawię odpocznienie. Ten odpoczynek nie polega jednak na doczesnej pomyślności, na uwolnieniu od troski kłopotów. To raczej odpoczynek w wierze wynikający z usprawiedliwienia przez wiarę, a nie przez uczynki. Jest to wewnętrzny pokój i ukojenie serca i umysłu wynikający ze znajomości boskiego charakteru i jego planu. Jest to odpocznienie wynikające ze świadomości bliskości Pana, który obiecuje każdemu, kto przyjdzie do Niego z prośbą o pomoc.
osobistą, indywidualną pomoc jego smutku i rozpaczy. Tym, którzy uwierzyli w to zapewnienie naszego Pana, którzy poprzez pokutę przyszli do Niego i uzyskali usprawiedliwienie przez wiarę, Pan Jezus oferuje następny krok. Mówi bowiem w wierszu 29. Weźmijcie jarzmo moje na siebie. Dla wielu ludzi te słowa naszego Pana są nie do przyjęcia. Bo czymże jest jarzmo? Jest drewnianą uprzężą, która umożliwia wołom ciągnięcie wozów i wykonywanie innej pracy. W dzisiejszych czasach to słowo to już jest chyba archaiczne przeżytek, bo wydaje mi się, że w naszym kraju chyba nigdzie nie korzysta się z jarzma. Jestem od urodzenia mieszczukiem, ale jako mały chłopiec prawie każde wakacje odwiedzałem moich dziadków, którzy mieszkali na wsi w górzystych okolicach Nowego Sącza. To właśnie tam widziałem, jak krowy ciągnęły wozy, albo zaprzężone do pługa porały pola położone na mocno pochylonych zboczach. Było to wiele lat temu, ale dzięki temu wiem, jak takie jarzmo wygląda. Wiem, że są jarzma pojedyncze, bo czytałem, ale ja zawsze widziałem krowy pracujące te dwie razem, zaprzężone do jednego wspólnego drewnianego jarzma. Jarzmo jest zatem elementem umożliwiającym ciężką pracę na rzecz gospodarza. To dlatego ludzie traktują najczęściej zachętę naszego Pana jako podstęp, który ma ich zniewolić, który ma ich pozbawić najprzyjemniejszych przywilejów życia. Ale mogą tak myśleć jedynie tylko ci, którzy nie dostrzegają, że już są w takim jarzmie. Nie w takim, jakie Państwo, ale są w jarzmie. W jarzmie, które jest niewygodne, które ubiera, które rani ich do krwi. Jest to jarzmo społeczne, polityczne, firmowe, korporacyjne. Jest to jarzmo grzechu, nienawiści, egoizmu, również jarzmo sekciarstwa, błędnych nauk, błędnych praw. To wszystko jest jarzmem szatańskim. Tak samo dla naśladowcy Pańskiego wszystko, co ogranicza jego jawy, jego chrześcijańską wolność, jest jarzmem niewoli. W ten sposób określił apostoł Paweł w liście do Galatów, w 5 rozdziale, wierszu 1. Otwórzmy sobie list do Galatów, 5 rozdział. I w wierszu 1 mamy tam zapisane następujące słowa. List do Galatów 5:1. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Ciągnienie tego jarzma oznacza służbę. Wiedząc, w jakim położeniu znajdujemy się nasz Pan, chcąc nam ulżyć, zaprasza do tego, aby zmienić swojego Pana i przyjąć służbę u Niego. Mówi do nas mniej więcej tymi słowami. Nie służcie szatanowi. Nie służcie ludzkim ideałom, fałszywym ideałom. Nie służcie wszystkiego, co jest nieuczciwe, bo to nie doprowadzi was do niczego dobrego. Porzućcie służbę dotychczasowego Pana, któremu służycie, czyli szatana, bo jemu zupełnie nie zależy na waszym szczęściu. Przyjdźcie do mnie. Ja pomogę wam zdjąć to niewygodne jarzmo. A będziecie mogli wziąć jarzmo, które jest moje. Jarzmo, które jest wygodne i wdzięczne. Co więcej, jest to moje jarzmo, którym ja będę z wami pracował, będę wam pomagał. Bo czyż jest gdzieś Pan, który dla dobra swoich sług, dla dobra swoich niewolników, zgodził się na to, aby posłać swojego Syna na śmierć? Czy jest gdzieś Pan, który właśnie z takiej miłości do swoich sług i niewolników zdecydował się w wielkich męczarniach podnieść śmierć? Czy jest gdzieś Pan, który razem ze sługami dźwiga ciężary i ciągnie to samo jarzmo? Czy jest gdzieś wreszcie Pan, który swoich niewolników traktuje jak swoje najkochańsze dzieci?
tym wdzięcznym i wygodnym jarzmem jest wasze poświęcenie. Porzućcie dotychczasową niewolę i poświęćcie się mi, mojemu Ojcu, mój Pan. W tym nowym jarzmie ja będę pracował z wami. Pokieruję waszym losem, waszym życiem i jeżeli mi w pełni zaufacie, to zapewniam, obiecuję, że będziecie szczęśliwi. Pan jednak, drodzy, nikomu nie obiecał, że nie będzie jarzmo, że nie będzie, że nie będzie brzemieni, że nie będzie ciężarów, które będą wymagały ciągnięcia. Bowiem każdy człowiek ma swoje brzemię, od którego się uwolnić nie może. Pan obiecał natomiast, że każdemu z nas pomoże dźwigać te ciężary, że weźmie na siebie wszystko to, czego nie będziemy w stanie udźwignąć. Co więcej, przez apostoła Piotra zachęca nas do tego, aby przerzucić na Pana wszystko to, co jest najbardziej niewygodne, wszystko to, co jest nam, co nam ubiera, wszystko to, co budzi nasz niepokój, wszystko to, co budzi, nasze emocje, złe, każdą udrękę, każdą obawę, abyśmy to wszystko przełożyli na Pana. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, wierszu 7, mamy to właśnie zapisane. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział i wiersz 7. Czytamy na następujące. Wszystko staranie wasze rzuciwszy nań, gdyż on ma pieczę o was. Wtedy to brzemię okaże się naprawdę lekkie. Dzięki naszej wierze odzyskamy bowiem wewnętrzny pokój, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Poświęcenie się Bogu na służbę, czyli chodzenie z naszym Panem we wspólnym jarzmie, oznacza zgodę na uczenie się od Niego. Staje się on dla nas wzorem do naśladowania i dlatego nie bez powodu nasz Pan po zachęceniu do poświęcenia mówi do nas: uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. Zarówno wymieniona przez Pana w tym tekście cichość i pokora są łaskami charakteru. Cichość jest łaską trzeciorzędną, a pokora drugorzędną. Pomimo, iż mają one ze sobą wiele wspólnego, to są zupełnie różne, nie są one tym samym. Dowodem na to jest chociażby to, że są one wymienione oddzielnie w naszym odczytanym przed chwilą. Między innymi to spróbujemy sobie dzisiaj wyjaśnić. Zacznijmy od cichości. Co ona oznacza? Słownik języka polskiego określa cichość dwoma słowami. Cisza, milczenie. Wśród kilkudziesięciu synonimów cichości znajdują się między innymi brak pewności siebie, małomówność, nieśmiałość, potulność, uniżoność, wstydliwość, zamknięcie. Biorąc pod uwagę życie naszego Pana, to albo on nie był cichy w myśli tej definicji, co przecież wiemy, że jest niemożliwe, albo po prostu definicja jest nieprawidłowa. Z pomocą oczywiście, jak zawsze, przychodzi nam Brad Johnson, który podaje następującą definicję. Cichość to łagodna uległość serca i umysłu. A co znaczy uległość? To polskie słowo w ten sam sposób określa wiele rodzajów uległości, które nie pasują do naszej definicji. Mamy tu bowiem wyraźnie określone, że ta uległość musi być łagodna. I znowu Brad Johnson przychodzi z pomocą i mówi: łagodna uległość musi być dobrowolna i pochodzić z serca i umysłu. Nie można mówić zatem o cichości takich charakterów, które do uległości muszą być doprowadzone siłą lub strachem. I nasz Pan był właśnie posiadaczem, doskonałym posiadaczem takiej właśnie cichości. On nieustannie wykazywał się łagodną uległością w stosunku do swojego Ojca, w stosunku do zasad prawdy i sprawiedliwości i miłości. I to zarówno czynił to w sercu poprzez posłuszeństwo swojemu Ojcu, jak również w umyśle poprzez gotowość do tego, aby poznawać prawdę, aby być uczonym przez Niego i aby szukać woli Pańskiej, aby ją wypełnić. A więc widzimy, że są dwa elementy. Dać się prowadzić i dać się uczyć.
Ale nasz Pan, co ważne, w swojej cichości nie dał się wprowadzić i nie dał się pokusić każdemu. A tylko i wyłącznie, znowu podkreślamy, swojemu niebieskiemu Ojcu. Łagodnej uległości nie wykazał natomiast wobec wszystkich tych, którzy z tej drogi próbowali go zwieść. Pamiętamy, jak szatan przyszedł do Pana, gdy był na pustyni i próbując w cudzysłowie mu oferować swoją pomoc poprzez pójście na skróty i osiągnięcie tych celów, na których przyszedł na ziemię, to Pan, gdy od razu zorientował się, że to jest sprzeczne z wolą Pańską, z wolą Jego Ojca, z wolą Bożą, powiedział mu: idź precz, szatanie. A więc nie kazał, wykazał w stosunku do Niego uległości. Podobnie, gdy przyszedł do świątyni, nie wykazał uległości wobec przywódców duchowych i politycznych Izraela, bowiem rozgonił wszystkich kramarzy, powywracał ich straganem, wbrew ich woli. Również trudno to nazwać łagodną uległością w stosunku do nich. Gdy objawiał obłudę faryzeuszy, również używał bardzo dosadnych słów, nie wykazując wobec nich uległości. Ktoś może jednak zatem zapytać, jak można pogodzić cichość naszego Pana z tym, iż tak ostrych słowach gromił faryzeuszy i nauczonych uczniów. On mówił przecież o nich jako o grobach pobielanych pełnej kości i wszelkiej nieczystości, o jako rodzaju jaszczurczym. Otóż różnica, drodzy, tkwi w tym, że wypowiedzi naszego Pana nigdy nie były odpowiedzią na ich zarzuty. Nie były odpowiedzią na to, co oni mówili przeciwko Niemu. On nie mówił do żadnego z nich personalnie, lecz mówił o ich systemie, o ich obłudzie, o ich hipokryzji jako o klasie. To było konieczne, aby ci ludzie byli objawieni we właściwym czasie i we właściwym świetle, aby wszyscy, którzy byli czystego serca, mogli być uchronieni od ich zwodniczych. Dlatego również naśladowcy pańscy powinni poddawać się tylko i wyłącznie Panu i Jego naukom prawdy i sprawiedliwości, a przeciwstawiać się wszystkiemu, co jest tej prawdzie przeciwne. Taka postawa będzie mądrą cichością, o której pisze apostoł Jakub. Gdy otworzymy list apostoła Jakuba, to w 3 rozdziale i w 13 wierszu mamy następujące takie słowa. List apostoła Jakuba, 3 rozdział i 13 wiersz. Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami, niech pokaże dobrym obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości. Skoro jest mądra cichość, to znaczy, że może być również niemądra. Dlatego trzeba uważać, bardzo uważać, komu dajemy się prowadzić i uczyć. Po tym, jak ważna jest to cecha, łaska, świadczą również słowa naszego Pana zawarte w kazaniu na górze, gdzie w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 5 wierszu mówi: błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. A zatem tylko cisi mogą zostać zwycięzcami. Skoro dobrowolnie znaleźliśmy się w jednym jaźmie z naszym Panem, to będziemy szli dokładnie w tym samym kierunku, co. Jeśli mamy dać się prowadzić Panu, to musimy być zdecydowani na to, aby znajdować się w tych samych miejscach i iść w tych samych, w tym samym kierunku, znajdować się w takich samych warunkach, jak znajdował się nasz Pan. Jak wiemy, on nie chodził po pałacach, nie przebywał z możliwymi tego świata, nie odbierał nagród, żadnych splendorów, nie bywał doktorem ekonomii z kraju. Ale raczej był obiektem prześladowań, fałszywych oskarżeń. Również w stosunku do niego były przejawiane wszelkie różnego rodzaju przejawy nienawiści. Cierpiał prześladowania i to nawet wydawało się, że od swoich bliskich. Chodzenie za Jezusem wiąże się zatem, drodzy, również ze zgodą na własne straty. Pozwolenie na to, aby dać się Bogu prowadzić, nieodparcie wiąże się z obrazem dobrego pasterza prowadzącego swoje owce. Jest to rzeczywiście wspaniała alegoria, której artystyczne wyobrażenia znajdują się na ścianach wielu naszych domów. I rzeczywiście, bo przecież sami dobrowolnie zgodziliśmy się na to, aby pójść za naszym Bogiem. Ale mając prawdę, osiągamy cudowne wrażenie, że jesteśmy we właściwym, cudownym, wspaniałym miejscu. W miejscu bezpiecznym, pośród innych owiec naszego duchowego rodzeństwa. Przez to czasami stajemy się mniej czujni, bowiem wydaje nam się,
że wewnątrz nie ma żadnych zagrożeń, że co najwyżej te zagrożenia mogą znajdować się na zewnątrz. A to niestety nie jest tak. Również i w tej naszej drodze trzeba ciągle podnosić głowę do góry. Owce wyjdą w stadzie, nie wszystkie są w pierwszym rzędzie. Jak wiemy, stado liczy bardzo wiele sztuk. Jedne idą z przodu, drugie idą z tyłu, każda kolejna za poprzednią i tak dalej, każda ostatnia. Zadam zatem przewrotne pytanie, drodzy braterstwo. Taka owca, która idzie w środku stada, jak myślicie, co ma przed swoimi oczami? Żeby nie przesikać, przewrotnie powiem, że taka owca ma przed sobą, mówiąc delikatnie, pogonek poprzedniej owcy. Dlatego przynajmniej co jakiś czas owca musi podnosić głowę, aby sprawdzić, gdzie jest jej pasterz. Inaczej, patrząc tylko na tę owcę, która idzie przed nią, może stracić z oczu swojego mistrza, swojego pasterza i po prostu zapłonić. I można przyjąć dogmatu, drodzy, że to, co widzimy wokół siebie, jest wolne i bezpieczne i że nie ma potrzeby tego sprawdzać. Gdy w młodości chodziłem na religię, dowiadywałem się wtedy od księdza, że duchowni są postawieni na to, aby przejąć odpowiedzialność za moje zbawienie, że nawet gdy są grzeszni i wykonują różnego rodzaju przestępstwa, to przy ołtarzu muszą być. Prawda wyzwoliła mnie od tego poglądu i teraz już doskonale wiem, że każdy sam indywidualnie odpowiada przed Panem za siebie. Drugim elementem cichości jest podatność na to, aby dać się pouczyć. Wiąże się to z poznaniem prawdy, która ma nas uczynić wolnymi. Już wcześniej czytaliśmy tekst listu do Galatów, w którym apostoł Paweł zachęcał nas w 5 rozdziale i wierszu pierwszym, abyśmy stali w wolności i porzucili jarzmo niewoli, nie dali się ponownie pod nie podnieść. Napomnienie to było wystosowane do zborów galackich, w którym niektórzy nauczyciele podejmowali wysiłki, aby naśladowców Chrystusa z powrotem zniewolić poprzez przepisy zakonu. Wolność wynikająca z prawa miłości była dla nich sorową. Podobnie i dzisiaj. Lud Boży nie jest wolny od tego typu zagrożeń, ograniczania jego wolności. A wolność dziecka Bożego jest sprawą fundamentalną, drodzy braterstwo. Słowo Boże w drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, wierszu 17 zapewnia, że gdzie jest Duch Pański, a więc święte usposobienie takie, jakie było w Chrystusie i jakie powinno być we wszystkich Jego naśladowcach, tam i wolność. I w związku z tym w odwrotną stronę możemy również przyjąć, że tam, gdzie wolność zanika, tam, gdzie jest ograniczana, tam również zanika Duch Pański. A przecież do wolności zachęca nas sam Bóg. Wsłuchiwanie się w Jego głos i nabieranie odwagi do tego, aby robić to, do czego nas wzywa, jest przecież sednem chrześcijańskiego życia. Pan Bóg mówi do nas: spieraj się ze mną. Rozmawiaj. Przedstaw mi swoje argumenty. A ja ci wykażę, gdzie płacisz. A jeżeli udowodnisz, że masz rację, to choćby twoje winy były jak szarlat, staną się białe niczym śnieg. Choćby były czerwone niczym karmazyn, staną się jasne niczym beł. A co mówi człowiek? Człowiek mówi: natomiast nie będę o tym rozmawiał. Trzeba to wyrzucić natychmiast do kosza. Nie czytać, nie studiować, nie słuchać. Skoro coś jest uznane przez wodów za dobre, to nie trzeba, a nawet nie należy tego sprawdzać i doświadczyć. Drodzy, światłość rozprasza mrok, ale mrok i ciemność nie jest w stanie zagasić światła. Ale pod osłoną ciemności można wykorzystać inne siły, które są w stanie zgasić świecę. O tę świecę trzeba się zatem bardzo troszczyć, szczególnie wtedy, kiedy wokół jest ciemność. Gdy jest dzień i wszędzie jest jasno, ta świeca nie jest aż tak bardzo potrzebna. Ale gdy wokół robi się ciemno, staje się ona sprawą niezbędną. Staje się ona po prostu nieodzowna. Dlatego walka o światło prawdy jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Dać się Bogu prowadzić
to w pełni uwierzyć, że Pan jest w stanie uczynić w naszym życiu wszystko. Apostoł Paweł stwierdza, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posili. Mówi, wszystko mogę. Jeżeli wątpimy w to, to znaczy, że chyba nie posiadamy jeszcze zbyt dobrej wiary, że mamy ją zbyt mało. A przecież Bóg nawet w sytuacjach, kiedy mamy się beznadziejne, a może nawet szczególnie w takich, jest w stanie nas wybawić z naszych powodów. Przykładem może być na przykład apostoł Piotr, który znajdował się w takiej beznadziejnej sytuacji. Gdy został więziony, został przykuty nie tylko do ściany, ale również do żołnierzy, którzy go pilnowali. Dodatkowo kilkunastu żołnierzy zamkniętych we wspólnym z nim lochu pilnowało, aby nie uciekł. A jednak Bóg w cudowny sposób uwolnił. Czasami Bóg działa w sposób dyskretny, czasem ledwo dla nas dostrzegalny, czasami zupełnie niedostrzegalny, a czasami w sposób jawny. Podam Wam pewien przykład życia mojej rodziny. Ponad 20 lat temu wypoczywaliśmy nad Bałtykiem w Dąbrowie. Były z nami nie tylko nasze dzieci, ale również inne. Ze względu na panujący tłok, bo to był środek wakacji, staraliśmy się te nasze dzieci mieć na oku. To niewiele trzeba, pełno ludzi jest na plaży. Co jakiś czas podnosiliśmy głowę do góry, żeby sprawdzać, gdzie te dzieci są. A dzieci, jak te dzieci, kopały sobie łopatką dołki, robiły babki, chodziły z wiadereczkiem po wody do morza, wlewały i tak dalej, i tak dalej. I w pewnej chwili okazało się, że tego dziecka nie ma. Nie mogło odejść daleko, bo przecież co chwilę patrzyliśmy, byliśmy czujni, ale tego dziecka po prostu nie było. Oczywiście w pełni paniki zaczęliśmy szukać tego dziecka, bo przecież nie mogło odejść daleko. Ale na plaży, w lecie, wszyscy wyglądają prawie tak samo. Ale po tej pewnej chwili zauważyliśmy, jak wzdłuż wody idzie to nasze dziecko, trzymając pewnego pana za rękę. I cóż się okazało? Gdy podeszli bliżej, okazało się, że to nasz brat ze zboru łódzkiego, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że znajdował się na tej plaży. On też nie wiedział, kim jest ta dziewczynka. Tylko zainteresował się nią, postanowił pomóc jej odnaleźć. A więc widzicie, nawet na plaży pełnej ludzi Pan, gdy zachodzi taka potrzeba, jest w stanie udzielić pomocy, jeżeli tego uzna, jeżeli to uzna za stosowne. Innym przykładem takiej ufności, takiej wiary mogą być drodzy kapłani, którzy nieśli arkę przy przekroczeniu Jordanu. Przecież ci ludzie prawdopodobnie przecież nie widzieli rzeki. Przecież przez całe swoje życie, przez 40 lat szli po pustyni, więc prawdopodobnie nikt z nich nawet nie umiał pływać. Ale jednak zaufali Bogu i weszli do wody. To nie było tak, że najpierw się rozstąpiły wody, oni weszli, tylko oni musieli najpierw do tej wody wejść, a dopiero wtedy Pan zatrzymał wodę. Jak myślicie, czy gdyby do tej wody nie weszli, Pan by zatrzymał wodę Jordan? Czy weszliby do ziemi obiecanej? Być może byłoby tak, jak 40 lat wcześniej, gdy zamiast patrzeć na potęgę Boga, 10 z 12 szpiegów przestraszyło się potęgi przeciwników, a tylko dwóch patrzyło na potęgę Boga, który za nimi szedł. Dlatego, drodzy, nie powinny przerażać nas żadne trudności. Możemy mieć pełne zaufanie do Pana, który może wszystko. Wówczas żadna przeszkoda nie okaże się dla nas straszna. Idąc za Panem, musimy być cierpliwi, drodzy. Odpowiedź Boga na nasze modlitwy może czasami nie nadchodzić w takim czasie, gdyby oczekuje, bo wie najlepiej kiedy i w jaki sposób nam odpowiedzieć. W obecnych czasach tracimy cierpliwość, gdy 5 sekund za późno komputer zareaguje na nasze kliknięcie klawisza. A cóż dopiero mówić o czasie w relacjach pomiędzy nami a naszym Bogiem. Ale może tyle o cichości. Przejdźmy zatem do pokory, która jest drugą z cech wymienionych przez naszego Pana w naszych podstawowych tekstach. Pokora jako drugorzędna łaska powstaje w wyniku tłumienia wysiłku miłości własnej wykierowania na nim. Jeżeli miłość własna, miłość do samego siebie dominowałaby w naszym charakterze, to tworzyłaby najgorszą z samolubnych cech, czyli pychy. Natomiast kontrola wyższych, pierwszorzędnych łask ogranicza wpływ miłości własnej, w wyniku czego powstaje pokora. Definicję pokory znamy doskonale, również podamy Francuzom. Pokora to właściwa samoocena. Właściwa samoocena w przypadku Boga to najwyższa możliwa. On jest przecież doskonały, nie ma żadnej wady, nawet nie może myśleć o sobie inaczej, jak tylko w taki sposób.
Podobnie nasz Pan był wzorem właściwej kultury. Nawet gdy zaszła potrzeba, nie zawahał się mówić na nim swoim uczniom. On i mistrz. Definicję pokory i jej zastosowanie do człowieka przedstawia nam apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale i w wierszu 3. List do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 3, czytamy tam następujące słowa apostoła Pawła. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, więc na podstawie apostolskiego urzędu, każdemu, co jest między wami, a więc każdemu poświęconemu, aby więcej o sobie nie rozumiał, jeżeli potrzeba rozumieć. Czyli aby nie pozwolił na nadmierny wzrost swojej własnej samooceny, tylko aby o sobie myślał właściwie. Żeby, tak jak mówi tekst, o sobie rozumiał skromnie, tak jak do komu udzielił miarę wiary. I w Gdańskiej mamy tu użyte słowo skromnie. Jest to tłumaczenie greckiego słowa sopronero, które oznacza być zdrowym na myśle, być przy zdrowych zmysłach, być umiarkowanym, rozsądliwym, panować nad sobą. Biblia Warszawska mówi w tym miejscu, by rozumiał z umiarem. Biblia Tysiąclecia, niech sądzi o sobie trzeźwo, a Biblia Poznańska, niech każdy mądrze myśli o sobie. Ze słów apostoła dowiedzieliśmy się, że pokora to mądra, trzeźwa, a więc właściwa samoocena. A z dodatkowych wyjaśnień brata Johnsona, że jest ona wynikiem umienia wysiłków naszej miłości własnej do przejęcia kontroli nad nami. Miłość własna posiada następujące elementy. Pewność siebie, zadowolenie z siebie, poczucie własnej godności. Przeciwstawiane im są cztery elementy. Brak wiary w siebie, niezadowolenie z siebie, poczucie własnej niegodności, samoponiżenie. I te cztery elementy są częściami składowymi. Lecz gdy się tak zastanowimy przez chwilę, to okaże się, że gdyby rozwijać tylko te elementy pokory z pominięciem wpływu miłości własnej, uzyskalibyśmy potworną wadę, która nie tylko by uniemożliwiła nam jakiekolwiek funkcjonowanie, ale wyrządziłaby nam ogromne zło w naszym charakterze. Doprowadziłaby do całkowitego zniechęcenia i odrazy do samego siebie. A więc pokora nie może przejąć kontroli nad nami, tylko musi być kontrolowana poprzez wyższe własne. Bowiem brak wiary w siebie czyni człowieka niestałym i niesolidnym. Nadmierne poczucie własnej niegodności czyni człowieka nikczemnym. Niewłaściwe samoponiżenie czyni człowieka współżarciem. Również w tym samym rozdziale 12 listu do Rzymian, ale w wierszu 16 apostoł Paweł daje nam kolejną wskazówkę. Mówi bowiem, bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając. A więc w naszym przypadku, w przypadku głosów niedoskonałych, w przypadku głosów grzesznych, właściwą oceną jest tak jak w wierszu 3 skromna, a nawet, tak jak mówi wiersz 16, niski. Każda inna ocena może być bowiem przejawem tych. Pycha może przejawiać się w różny sposób. Na przykład poprzez zbyt wysokie myślenie o samym sobie. Albo na przykład poprzez zbyt niskie myślenie o drugim. Oczywiście przykładów jest więcej, ale ze względu na mocno kurczący się czas nie będziemy ich rozwijać. Ale chciałbym powiedzieć, że niska samoocena musi być uzupełniona przez wielkość Pańską. Tylko wtedy chrześcijanin może znaleźć szczęście, jeżeli właściwie ocenił swoje szanse, jeżeli w sposób właściwy oszacował swoje możliwości, to tylko wtedy, jeżeli nie posiada zapewnienia Pańskiego, musiałby się poddać już na samym początku. Tylko Bóg, który patrzy na wszystko z innej perspektywy, który ogarnia wszystko, który na koniec, na początku jest w stanie tak poprowadzić nasze życie, w taki sposób nam pomóc, abyśmy osiągnęli zwycięstwo. Abyśmy odnieśli prawdziwą korzyść. Jeżeli nie jesteśmy o tym przekonani, drodzy, to istnieje jedna z pewna doza pychy, która może nas doprowadzić do prawdy. Jeżeli nie zdamy sobie sprawy, że sami nie jesteśmy w stanie nic uczynić bez Pana, nie osiągniemy odpocznienia serca i umysłu. Jakakolwiek wiara w swoje samodzielne siły pozbawi nas wewnętrznego spokoju,
wewnętrznego pokoju, który otrzymaliśmy od Pana. Jesteśmy tak silni, jak najsłabszy element naszej zbroi. Tylko zamieniając nasz odpływ niedoskonały poręcz na poręcz czy poręcz Pański, możemy być niepokonani. Pokora jest łaską, która bardziej niż inne przyczynia się do pokojowych relacji między ludźmi, a w tym oczywiście i braci. Bowiem pycha zawsze powoduje reakcję, a w efekcie tarcia. Jeżeli uświadomimy sobie, że nasza wiedza i zrozumienie prawdy pochodzą wyłącznie od Boga, że nie ma w tym jakiejkolwiek naszej zasługi, to nigdy nie przyjdzie nam do głowy, a tyle lekceważyć kogokolwiek, aby jakiegokolwiek brata lub siostrę uznać za gorszego od siebie. Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, aby dać się prowadzić komukolwiek innemu niżeli Panu. Nigdy również nie będziemy ślepo ufać temu, cokolwiek kto nam będzie mówił, bez sprawdzenia, czy rzeczywiście w taki sposób mówi o tym Słowo Boże. Tylko wówczas będziemy dobrymi uczniami, którzy w szkole Chrystusowej nauczyli się cichości i pokoju. To odpocznienie, które osiągamy dzięki naszej silnej wierze i powierzeniu wszystkiego Panu, daje nam wewnętrzny pokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Nie taki, jaki daje świat, ale taki, jaki daje nasz Bóg poprzez swego Syna swoim dzieciom, którego jarzmo jest wdzięczne, a którego brzemię, przy którym brzemię staje się lekkie. Kochani, o prawdę mamy bojować. Dzięki Pańskiej łasce poznaliśmy prawdę, a ta prawda nas wyswobodziła. I wyswobodziła nas od wielu rzeczy, ale przede wszystkim ma nas wyzwolić od wszelkich wad charakteru. Dlatego w walce o czystość doktryny, w walce o to światło, nikt nie może stosować metod sprzecznych z duchem Pańskim. Nikt nie może używać nieczystych metod, bo przez to degraduje swój charakter. A my zawsze, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa, mamy napełniać się duchem Pańskim. Mieć oczy skierowane tylko i wyłącznie na Niego. Mamy dać się Mu prowadzić i pouczyć. Dlatego zawsze stosujmy w naszym postępowaniu zalecenia apostoła Pawła, który w liście do Efezjan w 4 rozdziale i wreszcie w 2 zwraca się na swój sposób. Otwórzmy list do Efezjan, gdzie w 4 rozdziale, w 1, w 2 mamy napisane następujące słowa. Ze wszelaką pokorą i cichością i z niesprawiedliwością znoście jedni drugich w miłości. Umiłowani bracia i siostry, gorąco wierzę, że to nasze dzisiejsze rozważania pokazały nam jasno i dobitnie, dlaczego powinniśmy skorzystać i zawsze korzystać aż do końca naszej wędrówki z zaproszenia naszego Pana. Uczcie się ode mnie. Uczmy się od Niego wszystkiego, ale również cichości i pokoju. Gorąco wierzę, że były one dla nas impulsem, aby jeszcze raz gorliwie przyjrzeć się temu, czy rzeczywiście idziemy za Panem, czy Jego słuchamy. I wtedy, jeżeli uzyskamy taką pewność, myślę, że mamy dużą szansę, aby wejść do Królestwa Niebieskiego bez Pana naszego Pana, do którego wejścia życzę nam wszystkim i sam tak. Niech imię naszego Pana i naszego będzie błogosławione.